Największy market crash w IFC25 już za nami. Całe szczęście, ale pytanie, co teraz robić? Ja wam powiem. Poradzę. Także możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów. A na dobry początek możemy sobie zaglądnąć do SBC, bo ikona odświeża się za 2 dni. To jest dość ważne. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy Nuneza, mieliśmy Łoniakiego Williamsa, Herosa aktualnie nie ma. Gdzieś widziałem, że powinien się pojawić, aczkolwiek no nie jest to w 100% potwierdzona informacja, więc nie chcę tutaj jeszcze nic takiego przekazywać, ale gdzieś widziałem, nie było u tych przeciekowiczów typu Donk czy Sheriff, którzy są zawsze potwierdzeni, więc zobaczymy, czy wyjdzie, czy przekażą info. I mamy też Verona, którego karta wygląda dość spoko, aczkolwiek no przez ten market crash fodder praktycznie jeszcze, zależy w sumie kiedy braliście to, stoi w miejscu, ale spokojnie, spokojnie, bo jak nie będziesz spokojnym, to raczej nie zarobisz. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki, polecam. Mówiłem wam, co mam już w jednym z odcinków, ale może dzisiaj trochę więcej o tym, bo tak, mam fodder, mam kupionego go bardzo dużo i jak mówiłem, ja się z nim jakoś mega nie śpieszę, bo wiem, że on na pewno będzie drożej. Jeżeli byśmy zmienili sobie na ekran foodbinowy, proszę bardzo, to wygląda to następująco. I ogólnie, jeżeli chodzi o 8-7, to dalej ceny są no w miarę atrakcyjne. Tak samo jak za 90 czy 8-9. Wiadomo, że od tego jeszcze można urwać gdzieś po 1000 końców, to na pewno, tego jestem akurat bardziej niż pewny, ale 8.6, 8.5 trochę już odbiły, bo były po 6 koła, spadły 8.5 do 4 z kawałkiem, akurat wtedy wzięliśmy, dobraliśmy, bo już mieliśmy wcześniej, i były po 6, teraz znowu 5.500, 5.600, 8.6 tak samo, były po 9.5, spadły poniżej 8, były dobierane, i jest klasa, tak? I teraz tak, nie ma żadnych ciekawych przycieków, sprawdzałem 2 razy, nawet 3, i nie ma nic ciekawego, ale co chwilę coś tam wychodzi, nie? Zaraz wam wejdę pokazać na przykład, co wyszło dosyć niespodziewanie ostatnio. SBC też nam 8.4 dosyć spoko podbiło, ale no czekaj, gdzie ono? Ulepszenie Centurionów to zaraz. Gdzie jest to SBC? Autentycznie gdzieś... Jestem ślepy? Jest, ulepszenie Ballon d'Oro. Paczka combo 8.5. No niby 8.5 combo, ale dostajesz jedną kartę 8.5+. Nie musisz zrobić skład 8.1. Z tym, że tu tylko 9 kart jest w tym składzie i musisz wrzucać 8.5, 4, żeby to w ogóle zrobić. Mamy też ulepszenie architekta Centurionów, ale to jest do dupy totalnie, naprawdę. Ten architekt to jest taki kał. No serio, nie warto, naprawdę nie warto. I ogólnie tak, jak ja to zrobiłem, że na tym mocarnym crashu praktycznie no nic nie straciłem? Ja po prostu miałem fodder i nie byłem na kartach, czyli sprzedałem wszystko czwartek/piątek, te wszystkie informy, które widzieliście, te flipy, które też najprawdopodobniej widzieliście, jak nie widzieliście, to można sobie zobaczyć. Nie chcę mi się gadać o tym samym kilka odcinków z rzędu, no bo to nie ma kompletnie sensu. To mogę w sumie usunąć już, niech nam to nie wisi. No i wjechałem sobie w fodder, a później, po tym crashu, jak zobaczyłem, że spadki są naprawdę, naprawdę, no gigantyczne, to wjechałem w tych sonów, o których wam wspominałem w poprzednim odcinku. No mam jednego za 122 na przykład, bo trochę za wcześnie kupiłem. Mam też sonów za 106, 107 tysięcy. Zaraz wam to wejdę. Proszę bardzo, 104, nawet 121. Kolejny za 103 tysiące, tutaj kolejny za 121. I chcę wam przez to powiedzieć, gdzieś tam jeszcze Leo był kupiony jeden za 300 koła. Też za wcześnie, można było za 250 kilka złapać, ale przez to chcę wam powiedzieć, że karty, których nie ma w paczkach, grywalne i fodder też zresztą, których nie ma w paczkach, bo są oni w drużynie Centurion, zaraz wam to wejdę pokazać, zmienię ekran na foodbinowy, na szybko tutaj, to jest Centurions, o proszę bardzo, karty, których nie ma w paczkach, czyli Son ma teraz specjalną wersję, Modric ma specjalną wersję, Leo, który ma specjalną wersję, nawet Lautaro, jeżeli chodzi o fodder, tak samo jak Modric, jeżeli chodzi o fodder, ma specjalną wersję, to te karty po prostu są bardziej odporne na spadki i mają jakby większy potencjał wzrostowy. Z tym, że tutaj mamy też taką Hansę. Ale właśnie, były karty, Ballon d'Oro, te wypożyczone, właśnie te. No i przez te karty, linki do tych kart odbiły naprawdę, ale to naprawdę dobrze, na jakiś czas. Proszę bardzo, Militao 15 kloca, ale jak tu wejdziesz zobaczyć, to tutaj gdzieś w tej okolicy dostaliśmy te piki z tymi Ballon d'Oro. I zobacz, co się stało z takim Militao.
No nawet po 40 koła szło go sprzedać. No, ciężko było się spodziewać aż takich wzrostów, nie? No, nie wiem, czy ktokolwiek się tego spodziewał. Ja swoich na przykład branych po 20 tysięcy sprzedałem po 24. No ale, no cóż, no jakby i tak zarobiłem, więc jest git. Podobna sytuacja będzie z Kunde, z Rudigerem. No nie chcę też, o źle pisałem. Nie chcę wszystkich kart przeklikiwać, żeby nie marnować na to waszego czasu, bo bardziej to chyba interesuje was, co by było warto teraz robić, ale tak tylko gwoli ścisłości, jeszcze Kundel. Proszę, proszę bardzo. Nawet szło go pod 89 sprzedać tysięcy, bo jak patrzyłem raz, jak nie było mnie na chacie na telefonie, to właśnie Kunde był po 89 koła na konsoli. Ale dobra, crash już minął, co robić, żeby albo odrobić, albo po prostu zarobić. No to po pierwsze inwestycja w fodder, zawsze dobry sposób, zawsze polecanko ode mnie będzie, bo no, co? Jaki wirus, Foodbin? Ale jajca, antywirus na odcinku. Dobra, wracając, fodder zawsze to jest dobry patent. Tylko no nie kupujcie na górkach, teraz to jest dość tanio, można od tego jeszcze urwać te wyższe segmenty, tych niższych no w tym momencie bym nie brał, ale wyższe jak najbardziej, jako inwestycja spoko i to jest G. Ale mamy też informy zwykłe takie, do przepalenia, mogę nawet odświeżyć cenę, chociaż za dużo tutaj się nie powinno w tym momencie zmienić. I te informy są o tyle spoko, że one są potrzebne po prostu w SBCA za niedługo Black Friday. Coraz bardziej EA tych informów wymaga od nas. Ja pamiętam, jak kupowałem po 10 koła, sprzedałem po 15-16, wam to pokazywałem. I wrzucałem nawet na grupę handlową, że po 11,5 na luzie jak były do wzięcia, to warto sobie zakopać klub. Nawet po 12 koła jakbyś się zakopał w tym momencie, to i tak byś na tym zarobił. To jest naprawdę pewniak, tylko nie wiadomo kiedy. Czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy. Tego nie wiem. Ale bezpieczna inwestycja, zarobić na pewno zarobisz. I jeszcze mam tutaj gdzieś ikony Centurions. Mam tu? Nie, mam tylko Centurion, więc sobie wejdę tak. Ikony Centurion. Myślę, że to może być naprawdę bardzo dobry strzał po prostu, bo zawsze te ikony z drużyn specjalnych odbijały naprawdę, naprawdę nieźle. I taki przykład, Laudrup i Crespo już odbili dość spoko. Ogólnie dlaczego te dwie karty? Bo wyglądają naprawdę fajnie i są przystępne cenowo. To chciałem powiedzieć, ale proszę bardzo. Crespo, Arial, fajny playstyle. Nawet bym powiedział, że bardzo fajny. Fineski srebrne, powery srebrne, czyli źle nie ma. Quickstep srebrny, czyli źle nie ma. Ikona wiadomo, na linki nie trzeba patrzeć. No i tutaj najtaniej był 270-260 tysięcy, już trochę odbił, ale spokojnie, nie musicie się pchać. Pewnie jeszcze będzie się dało jakąś okazję urwać, tak samo z Laudrupem. Proszę bardzo, wow. A jeżeli chodzi o złote karty, typu Van Dijk jakiś, typu Saliba, typu Salah, typu nawet Valverde, typu ktokolwiek, poza na przykład takim De Jongiem czy Griezmannem, którzy już są w cenie foderu i poza kartami, które kosztują 3, 4, 5, 10 czy 15 tysięcy, to myślę, że i tak lepiej i bezpieczniej będzie sobie poszukać okazji na nagrodach, niż w tym momencie w coś się pakować. Na grupie handlowej wzięliśmy i Salibę, i Salaha. Salah już jest plus chyba. To jest jakiś błąd futbinowy, bo po 140, no właśnie, 140 koła był niedawno, braliśmy po jakieś 127, więc, znaczy no ja nie wziąłem, bo jeszcze nie miałem kasy, ale patroni sobie zgarnęli. Na PC był poniżej 120, więc też, no też jak na razie jest mały zarobek, no mały bo mały, ale spodziewam się dużo większego zysku. Do złotych bym w tym momencie nie brał, po prostu poczekałbym sobie już bezpiecznie na nagrody, bo po 123 koła na konsoli, czy jakieś 118 na PC, no raczej nie wyskoczy. No chyba, że wyskoczy, no to wtedy warto, ale jeżeli nie, to bym nie brał, bo już te karty po prostu trochę odbiły. No jeżeli chcecie sobie tym flipnąć, to bezpiecznie będzie to zdjąć na nagrodach, bo wtedy zapewne, jak zawsze, będą robione zakupy. No mój plan jest taki, żeby sprzedać sobie fodder, o ile jakoś fajnie podskoczy, bo jak nie, no to sorry, no nie będę sprzedawał. No po co mam sprzedawać, jak mam zarobić mało? Wolę zarobić więcej, bo wiem, że na tym zarobię. Conów pewnie sprzedam jakoś czwartek wieczorem po południu albo w piątek do południa, bo będą wracali powoli do paczek, a no są fajna karta i na pewno jeszcze trochę podskoczy. No i pewnie coś mi się po zawyżonej sprzeda tutaj z tego, co mam wystawione. No Sony raczej się nie sprzedadzą po tej cenie, ale może jednak, może ktoś się skłóci, nie takie rzeczy na rynku. No co jest z tym antywirusem? Znowu mi wyskoczył. Ty, co jest? Wybiło mnie to z rytmu trochę. Co ja miałem? Jakie miałem to skończyć? Jak miałem jakoś skończyć? A, już wiem jak.
No, Fodder, jeżeli mi się sprzeda po zawyżonej, to będę miał kasę na flipy na Rivals, a jak nie, no to spróbuję jeszcze coś pohandlować na niskim budżecie, żeby tam z 300-400 koła na te nagrody, na jakieś flipy sobie po prostu zostawić, a ze sprzedażą Fodderu nie będę się śpieszył, jak podrożeje, to sprzedam, jak nie podrożeje, to niech sobie czeka, no a Sony w czwartek, piątek będą sprzedawani, bo będą wracali do paczek Leo tak samo i... Zresztą no wszystkie flipy, nawet z nagród sprzedaję zazwyczaj w czwartek wieczorem albo w piątek do południa, bo wtedy te ceny są najkorzystniejsze, że tak to nazwę, żeby to sprzedać i zarobić, więc tak to wygląda. Ogólnie jeżeli chcecie więcej info handlowego, to macie grupę handlową, możecie wpaść. Link w opisie, mniej niż kebab z dowozem, a nawet w jeden dzień się potrafi zwrócić, więc jakby no, wydaje mi się, że się opłaca. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że komuś pomogło to co tu powiedziałem. Do jutra.